Witamy serdecznie. Zapraszamy na słuchowisko internetowe z cyklu Co innego widzisz, co innego słyszysz. Jacek Sokal i Robert Drozdowski w rozmowie na temat nie żywią i nie bronią. Żywią i bronią. No właśnie z tą bronią, pożegnanie z bronią, kojarzysz, prawda? Wiesz co, znaczy w sensie Bronisławę? No wiesz, tutaj, znaczy sława broni to pewno tak, ale generalnie chodzi o to, że taki trudny premier Kanady, tej kapiącej żywicą, powiedział, że już wam nie będzie kapać bronią, już nie będziecie żywić i bronią, bo rząd Kanady wykupi od obywateli broń szturmową. Po kościuszkowską. Nie no, fajny temat jest, bo tam generalnie, wiesz, Stany i Kanada mają bardzo długą granicę i tam taka wymiana barterowo, powiedziałbym, obronna kwitnie w sposób bardzo mocny. I Kanadyjczycy, właśnie szczególnie ten premier, stwierdził, że będzie wykupywał od właścicieli broń typu wojskowego. Opublikowano listę proponowanych cen wykupu. Zapowiada, bo oni tam już po prostu zapowiadano, dlatego że zdelegalizowano około 1500 typów broni szturmowej, którą posiadają Kanadyjczycy, a mają tego bardzo, bardzo dużo. Jak tak policzyłem sobie, to chyba ze 100 tysięcy tej broni, nie wiem czy akurat w tym artykule, tak. Rząd informował, że w Kanadzie jest ponad 100 tysięcy sztuk broni o charakterze wojskowym czy szturmowym. Liczba zarejestrowanej broni wzrosła między 2010 a 2020 o 71%, czyli w ciągu 10 lat rzeczywiście zwiększyli swój potencjał. Generalnie tak, wiesz, ten artykuł natchnął mnie kilkoma przemyśleniami, mianowicie jednym bardzo ciekawym. Okazało się, że Kanada ma tyle ludności, ile Polska i w ciągu ostatnich tam kilkudziesięciu, nie pamiętam, czy 20-30 lat, jej ludność wzrosła dwukrotnie, a jeśli chodzi o Polskę, to tak jak niespecjalnie. I teraz chciałbym, żebyśmy w nawiązaniu do tego artykułu zastanowili się, jak to wygląda z tą żywią i bronią, jeśli chodzi o Polskę, a potem podłożę Ci ciekawy temat, który ostatnio zauważyłem, który myślę, że może być bardzo ciekawym rozwinięciem tego tematu. Co Ty o tym myślisz? Ja bym parafrazował żydą i broną. Więc to jest tak. Wzrost ludności, to tak, ja obserwuję reklamy, które pojawiają się od czasu do czasu. Kanada bardzo zachęca do emigracji, więc tutaj też jest jakiś czynnik, na który trzeba zwrócić uwagę. Podobnie jak Australia, Kanada jest jednym z najbardziej restrykcyjnych krajów i moim zdaniem odbywa się tutaj próba generalna nowego porządku świata, więc zgromadzenie jak największej ilości ludności na tym bądź co bądź dużym obszarze, bo gęstość zaludnienia, ty mówisz o ilości, a gęstość zaludnienia w porównaniu z Polską jest zdecydowanie mniejsza, bo przecież obszary Kanady są ogromne. Nie wszystkie nadają się oczywiście do zamieszkania, ale ze względu na klimat, ale zgromadzenie w takim kraju jak największej ilości ludności zwiększa próbę statystyczną i eksperyment wtedy staje się zdecydowanie bardziej precyzyjny w swoich odpowiedziach statystycznych, co jest oczywiste i ktoś, kto się orientuje w tej matematyce, to nie będzie dyskutował z zagadnieniem. Kilka miesięcy temu były już podobne ogłoszenia i próby odkupienia od ludności Stanów Zjednoczonych z kolei broni, więc jest to powtórka tego eksperymentu. Przemianowano znaczenie broni szturmowej, więc pod tą broń szturmową podpadały w tamtym okresie, przy tamtym eksperymencie, czy nawet broń krótka, taka typowo obronna, która ma więcej niż 6 ładunków, czyli jeszcze nie rewolwery typu w stylu Dziki Zachód, ale tutaj podobnie jak definicja pandemii została zmieniona, to tutaj można bardzo szeroki manewr zastosować.
Dane mnie zaskakują, które czytasz. 100 tysięcy sztuk broni tworzy bardzo poważną armię. Przypomnijmy sobie, że niepokoje związane z działaniami militarnymi za naszą wschodnią granicą zaczęły się od 115 tysięcy żołnierzy rosyjskich, tak? Czyli jest to bardzo naprawdę poważna armia. I rząd Kanady czy też Stanów Zjednoczonych ma się czego obawiać, ponieważ ci ludzie, jeżeli już kupili tą broń, a mają to w tradycji swojej wieloletniej, że mają pozwolenie, że mają również odpowiednie uwarunkowania prawne, żeby tej broni użyć, no to w momencie, kiedy odbywa się jakiś konflikt natury, może nie ogólnoświatowej, ale wiadomo, że tutaj dążę w tym kierunku i wojsk jako ograniczonego zasobu z terenu Stanów Zjednoczonych, a być może również Kanady będzie niebawem, będzie ubywać, bo one będą ulegały alokacji, będą transportowane w miejsce zaognień tych wojennych. No to pacyfikacja tak olbrzymich terenów i narodów, no akurat nie w przypadku Kanady, ale w przypadku Stanów Zjednoczonych, będzie tutaj bardzo trudnym problemem dla systemu do rozwiązania, więc próbuje się zrobić w ten sposób. Tak? No, oczywiście tam jakieś cenniki, które będą proponowane, to też jest kwestia eksperymentu, czy będzie odpowiednia tak zwany respons. Ktoś mnie pewnie skrytykuje, ale ostatnio modne słowo, będzie odpowiedź społeczna. Czy ludzie pójdą ustawić się w kolejki do skupu złomu i oddadzą swoją już jedyną gwarancję wolności, czy też nie? Jeżeli nie i skuteczność tych ogłoszeń będzie znikoma, no to podwyższą cenę i będą robić to aż do granicy opłacalności, przy czym oni dysponują drukarkami, więc ta granica może być dość szeroka. Czy też zmuszą ich do zastosowania prawnych rozwiązań, czyli po prostu zakazu posiadania broni, czemu służą doniesienia prasowe i telewizyjne oczywiście o tym, że jakiś wariat z bronią na przykład maszynową, żeby było to bardziej spektakularne, wpadł do szkoły czy też na stadion, rozstrzelał tych czy tamtych, to jest nieistotne i okaże się, że badania psychologiczne wprowadzą, które i tak nie są skuteczne, powiedzmy, że są częściowo skuteczne. Jak patrzymy na proces pozyskiwania pozwolenia w Polsce, to mam wątpliwość, tak? Istnieje wiele furtek i możliwości ominięcia takich badań albo po prostu ich kupienia. Więc takie możliwości, jeżeli są tutaj, to w Kanadzie także znajdzie się taki Polak, który wymyśli ten sposób, albo jakiś lekarz przekupny. I ten proceder będzie trwał dalej. Natomiast ja chciałbym zaznaczyć, ja nie kwestionuję tego warunku wolności, który jest przedstawiany na terenie Ameryki Północnej, bo tam bardzo głośno się mówi o tym, że to jest ostatni przyczółek wolności, posiadanie broni, że ludzie mają prawo to posiadać i czują się bezpieczniej. Ja w ogóle nie jestem zwolennikiem odbierania komukolwiek życia. I tutaj istnieje kłótnia w przestrzeni społecznej w temacie pokój czy wojna, czy wojna obronna jest sprawiedliwa, czy nie. Ja jestem poza tą kwestią i nie chcę jej rozstrzygać. Mógłbym wejść w tą dyskusję, ona by była dość szeroka, podejrzewam, zwłaszcza gdyby się włączyło do tego jeszcze paru, nazwijmy to ekspertów, czy też ludzi szeroko myślących. Oczywiście jestem zwolennikiem pewnego rodzaju utopii, jak większość sądzi, i z taką krytyką też się spotkałem, odpowiadając na pytania innego kanału, to było ze 2 lata temu, mniej więcej, że jestem wręcz niebezpieczny, bo promuję pokój.
i promuje utopijne idee, które mają doprowadzić do tego, że wszyscy będą uśmiechnięci i nie będzie wojny na świecie. Oczywiście tak. Oczywiście, że promuje ten sposób i tłumacząc od razu tym, którzy mają gorącą krew w żyłach, to jest możliwe, ale uwarunkowanie takich zmian siedzi w naszych głowach, w każdej z nich. Więc jeżeli ja to mówię, to znaczy, że w mojej głowie taka idea i taki świat już powstał i w wielu głowach powstał. Chodzi o to, że ktoś, kto tą gorącą krew posiada, w jego głowie trudno jest tą ideę skiełkować, ponieważ jeżeli ona nie zostanie tam skiełkowana, to zawsze wystąpią te dwa obozy. I my pokonujemy zło poprzez pokonywanie zła w nas, więc nie ja wymagam naprawy. Ja już swój umysł naprawiłem. Pewnie jeszcze wiele kwestii będzie do naprawy i ja je odnajduję codziennie, ale pracuję nad tym. Natomiast jeżeli ktoś się fiksuje na tym, że będzie odbierał życie dlatego, że ma zagrożone życie, to z punktu widzenia oczywistego, społecznego ma rację. I że proces nie przeprowadzony zostanie natychmiastowo, że wszystkich tych głowach ta myśl zostanie zmieniona. Ale co by było? Pomyślcie tylko jedną rzecz. Co by było, gdyby rzeczywiście ta idea zakiełkowała w naszych umysłach i powiedzielibyśmy sobie przed lustrem, patrząc sobie samemu w oczy, dlaczego ja mam odbierać komukolwiek życie? Zdobyłem dane, uczyłem się, słuchałem mądrych ludzi, badałem statystyki. Powierzchni jest wystarczająco na Ziemi, żebyśmy wszyscy się zmieścili. Żywności jest wystarczająco. Nośników energetycznych jest wystarczająco. Problem tkwi w tym, że ktoś sobie uzurpuje prawo do dystrybucji. Przypomnijmy sobie pierwsze wrażenia kolonizatorów terenu Ameryki Północnej, gdzie przychodzili z różnymi środkami, pieniędzmi, złotem, paciorkami, koralikami, lustereczkami do rdzennych mieszkańców Ameryki po to, żeby kupić od nich ziemię. A tamci w ogóle nie rozumieli, o co tym ludziom kaman. W ogóle nie rozumieli, jak to chcesz kupić ziemię. Tu ziemi jest dosyć. Nie wchodź na moją, którą ja uprawiam. Weź sobie działkę obok i sobie ją uprawiaj. Ja ci tego nie zabiorę, bo ja mam swoje. Do takich wartości należy powrócić. To propaganda i przekonanie ludzi, że jest wszystkiego za mało, spowodowało, że koniec końców musimy bronić swojego. Bo ktoś ma za mało i przyjdzie po to dobro. I nieważne, jakie to dobro będzie, czy to będą warzywa w ogródku, czy twoje zapasy, czy twoje dzieci lub kobieta, czy cokolwiek innego. Ten wirus, ten robak siedzi w naszych umysłach. I naszym podstawowym zadaniem jest zlikwidowanie go. To tak w kwestii wytłumaczenia pokoju. Ale jest to głębokie ale, ponieważ dokonano takiego zasiewu tej myśli, to żyjemy w takim uwarunkowaniu. I póki to uwarunkowanie nieuruchomione de facto, czyli jeszcze nikt do nikogo nie strzela w obronie swojej wolności, to uwarunkowanie jest gwarantem powstrzymania tak zwanych sił zła, nazwijmy to w cudzysłowie, no to istnieje taka konieczność i ta próba to jest ewidentnie próba odebrania ostatniego przyczółku wolności dla tych ludzi. No i tutaj będąc jednocześnie za pokojem, jednocześnie głosząc to, co przed chwilą powiedziałem, mam ogromny dylemat w rozstrzygnięciu tej kwestii moralnej. Jeżeli to jest działanie prewencyjne, no to okej, ale te lufy są przygotowane do wystrzelenia pocisku, więc generalnie do zabierania komuś życia.
To nie jest pistolet na wodę, zacytuję z filmu polskiego. Czy masz w ręku pistolet na wodę? Nie, masz pistolet na karabinowe pociski, na przygotowany do odbierania komuś życia. To nie jest pistolet na stadionie sportowym. To nie jest pistolet startowy również. To jest, to tworzy pewne niebezpieczeństwo. Nie rozstrzygnę tego. Nie jestem w stanie. Do takiego momentu doszła ludzkość, gdzie przechowywane w szafach stalowych właśnie te pistolety, te karabiny mogą zostać uruchomione. Ja jestem zdecydowanie przeciwko. Ale nie na prawie przy 107 tysiącach subskrypcji całego świata. Może na prawie tyle głów, ile ogląda w tej chwili naszą audycję. Dlatego tak ważne jest, żeby ludzie dążyli do poszerzenia świadomości i zwrócili uwagę, w którym momencie historii ludzkość w tej chwili jest. Jest na progu konfliktu każdego, wewnętrznego, w słowach, w myślach, w odczuciach, w strachu, ale również w konkurencji o zasoby, bo już się zaczyna. Wczoraj czytałem, bo staram się regularnie zaczynać dzień od tego, że przeglądam jakieś wiadomości. I wczoraj czytałem o tym, że zaczynają się kradzieże w sklepach w Polsce, żywności. Nie, że ktoś kradnie magnetofon. Nie ma już magnetofonów chyba. Czy telewizor, czy pierścionek od jubilera. Nie, kradną ludzie żywność, bo im nie wystarcza. I ten wzrost statystycznie określony jest na 100% wzrostu. Inny artykuł z kolei w tej swojej treści twierdzi, że zaczynają się na ogródkach działkowych kradzieże na polach uprawnych. Czego? Ziemniaków i cebuli. To nie jest zwykła kradzież z chęci zysku. To zaczynamy ten etap, w którym powinniśmy zwrócić uwagę na to, do czego doprowadzili nas, chciałem powiedzieć ludzie, znowu się żachnąłem, do czego doprowadziły nas elity rządów, korporacji, oligarchii i wszystkich tych, którzy okradają nas na co dzień, ponieważ dostali od nas pozwolenie. Stańmy przed tą prawdą. Ona jest bolesna. Daliśmy im pozwolenie na to, żeby powolnymi kroczkami usiedlili nas w zależnościach. I czas już na to, żeby to objawić i te zależności zlikwidować. Być może wielki reset, o którym tak głośno w ostatnich, nawet nie miesiącach, ale już latach, miałby do tego doprowadzić. Może, ja nie wiem tego. Byłby to ciekawy start. Ale moim zdaniem ten reset powinien nastąpić w naszych przekonaniach najpierw. I nigdy już nie możemy jako społeczeństwo dopuścić do zgromadzenia w jednych rękach takiej władzy. Różnymi sposobami. Władzy politycznej, władzy gospodarczej, zarządzania, oligarchii, wydobycia zasobów, przetwórstwa i przemysłu. To już nie tędy droga. Daliśmy się skusić na, tak jak ci Indianie, na paciorki i lustereczka. A dostajemy badziew, tak naprawdę, i resztki ze stołu pańskiego. Masz coś do wydania? Wiem, że może w innym kierunku chciałeś poprowadzić naszą rozmowę.
Nie, jest ok. Druga część może kiedyś indziej będzie umówiona, ale to jest dobry kierunek, bo widzisz, to jest kwestia, do czego oni zmierzają, bo to, że myśmy dali pozwolenie, zostało uwarunkowane z tego, że nazwijmy to przeciwnik, prawda? Przeciwnik doskonale zna psychikę, sposób manipulowania masami, geopolitykę, inżynierię społeczną. To jakby jest ich dziedzina, tak funkcjonują. I to, co w tej chwili widzimy, to rzeczywiście jest efekt, powiedziałbym, wielowiekowej pracy. I teraz to, co powiedziałeś, jest bardzo ważnym wnioskiem, bo już w wielu audycjach mówiliśmy o tym, że to jest próba, że to jest czas ostateczny, przejście przez ucho igielne i tak dalej, ale tutaj kwestia moralności, jeśli chodzi o trudne czasy, będzie bardzo ważna. I problem być czy nie być, no bo to już może być egzystencjalne praktycznie, jeśli wiesz, ciągle do tej zmiany jest daleko, dlatego że my nie mamy wpływu. Przy tych układach, przy tej łudzie pseudodemokracji nie mamy argumentów poza argumentem, jak to się mówi, ilościowym. A argument ilościowy jest bardzo trudny do przeprowadzenia ze względu na to wszystko, że po prostu został, przynajmniej w naszym przypadku, bardzo mocno skłócony, rozdzielony, rozkawałkowany. I tutaj idealnie po prostu to przygotowali. Więc Jacek, to nie będzie proste, ani nie będzie łatwe. Ten przeskok kwantowy, ten pstryk może nie zadziałać. To, co my tłumaczymy i mówimy ludziom, to nasi widzowie są w pełni świadomości tego. Ale niestety efekt mnożnikowy, czyli skala grupy, do której docieramy, która rozmawia, która widzi, która wyciąga wnioski konstruktywne, nie powiem, że poprawne, bo ciężko w tej chwili powiedzieć, co jest poprawne, co jest niepoprawne, bo my nie wiemy tą wiedzą, co jest naprawdę, nie mamy takiej wiedzy, co jest naprawdę prawdą, jakie zachowania, jakie działania przyniosą przez nas pożądany efekt, bo tych efektów jest wiele, bo każdy, znaczy dużo ludzi ma różne cele i różne formuły wyjścia z sytuacji. No, nie jest to łatwe, to co mówisz. Tak, i tutaj, ponieważ my odchodzimy, a w każdym razie ja odchodzę od polityki, co jednym się podoba, innym nie, jest to nieistotne. Ja po prostu przestałem wierzyć w politykę. Komentujemy wydarzenia geopolityczne, dlatego żeby zwrócić uwagę na te przemiany i tylko dlatego. Nie wierzę w zmiany polityczne, nie wierzę w żadne elity nadchodzące czy te obecne tym bardziej. Nie wierzę w zarządzanie masowe, ale wierzę w ludzi. I ponieważ skłaniam się w kierunkach, jedni by powiedzieli mistycznych, inni ezoterycznych, nieważne jak to ktokolwiek będzie nazywał, skłaniam się w kierunku poszerzenia wyobraźni i świadomości. Ja to tak nazywam. I jeżeli w tym kierunku zaczynam rozwijać swoją myśl i przekazywać wam te treści, to muszę oprzeć się na śladach, które spotykamy po wielkich ludziach na tej ziemi i w naszej kulturze akurat takim wielkim człowiekiem, który zostawił nam parę śladów mimo prób ich zlikwidowania lub modyfikacji, był słynny, my go znamy pod imieniem Jezus, tak, w religii chrześcijańskiej, co jest w ogóle moim zdaniem kradzieżą w ogóle tej postaci, ale to jest na inny temat, na inną audycję. Zresztą kiedyś już o tym wspominałem. I jak popatrzymy na to, co on nam prorokuje wręcz, to mówi nam, jeden będzie orał, dwóch będzie orać w polu, jeden zostanie zabrany, drugi nie. Ci, co chcą zachować życie, stracą je. Ci, co je stracą dla mnie, nie wiem, czy tutaj nie występuje zakłamanie, ale dla idei Królestwa Niebieskiego, nazwijmy to tymi słowami, które są użyte. Interpretację pozostawiam wam. Ci, co stracą je dla mnie, kończę cytat, zachowają je. Więc idziemy w kierunku, w którym
obserwujemy realne wydarzenia i być może nie jest to koniec, bo ja jestem przekonany, tak odnosząc się do przełączenia, przejścia na inną gęstość czy wielowymiarowość, to co ty proponujesz, to jeszcze są dalsze kroki, ale teraz właśnie ludzie przestraszeni idą na wojnę i tracą tam życie, ponieważ idą z ideą, chronimy nasze dzieci, nasze rodziny, naszą ojczyznę, czymkolwiek jest w tej ideologii, chociaż ja ją kwestionuję, więc tracą tam życie, bo chcą je zachować. Ci, którzy przestraszyli się różnych chorób ostatnio modnych, przyjmują różne preparaty i tracą życie. I to obserwujemy na wielu filmach. Pozostawiam wam statystykę i wasze wnioski. Więc oni ze strachu przed przetrwaniem, bo jakaś groźna choroba im grozi i mają na to podane rozwiązanie w mediach, między innymi przez celebrytów, o których żeśmy wspomnieli w innym nagraniu, bali się, więc poszli przyjąć to coś, co ich uśmierciło w jakiejś tam ilości. Więc już mamy spełnienie tych słów proroczych. Wystarczy otworzyć oczy. To jest, to się dzieje przed naszymi oczami, więc jak twierdzisz, że żyjemy w czasach ostatecznych, jakkolwiek wszystkie pokolenia zauważały i interpretowały dalszy postęp technologii i rozwoju społecznego jako czasy ostateczne, nawet bunt młodzieży, który od czasów rzymskich jest wspominany w kronikach, to także nasze babcie również pytały się za głowy i mówiły, świat się kończy, bo dziewczyny noszą spodnie. No nie skończył się z powodu noszenia spodni. No tak to było interpretowane, ale dzisiaj, jeżeli stoimy przed takimi problemami jak kryzys energetyczny, kryzys pieniądza, działania wojenne i powstrzymanie przepływu łańcucha dostaw, głód, susze, zatrucie wód, zatrucie naszego powietrza, patrz chemikals, bo nie wiadomo, że w jednym z komentarzy, jakbyśmy zrobili na temat Odry, to ktoś napisał, że być może ktoś dodał coś do chemikalsów i dlatego tak duży zasięg tych zatruć. A te zatrucia okazuje się, jak donoszą nasi słuchacze, pojawiają się jeszcze w innych miejscach. O bardzo dużym zasięgu, o dużych odległościach. Więc patrzymy na to i teraz czas na interpretację. Nie jednorazową, tylko za każdym razem dochodzą nowe wiadomości, za każdym razem rozszerzamy tą interpretację i patrzymy na ślady, które zostawił chociażby Jezus, czy też inni prorocy. Nie ma tutaj jakby fiksacji z mojej strony. Możemy też interpretować apokalipsę w tym środowisku, które spotykamy. Wszędzie jest, niemal wszędzie, nie chcę generalizacji, jest to określone, przybliżone, a teraz czas na interpretację w obliczu faktów. I w obliczu naszego programu żywią i bronią, czy nie żywią, nie i bronią, no to pamiętajmy, że było to odniesienie do powstania kościuszkowskiego, w którym rolnicy swoje narzędzia musieli przystosować do walki, ale to narzędzie było właśnie takim symbolem, że ono służy do koszenia traw, zbóż, zbiorów, ale jednocześnie do obrony naszego narodu. No taka wtedy była interpretacja. W tej chwili co? W tej chwili możemy popatrzeć na przykład na Holandię, Włochy, Niemcy, Kanadę również, gdzie ciągniki rolnicze, czyli te nowoczesne kosy, idą na wojnę. Przeciwko komu? Przeciwko
uzurpatorom, którym nie należy się taki zakres władzy, a którzy są tylko reprezentantami, to są uliczni sprzedawcy, zdajmy sobie z tego sprawę. To są akwizytorzy wielkich korporacji, które uzurpują sobie prawo do posiadania zasobów, które są w ziemi i we wczesnej interpretacji ekonomicznej to były zasoby wolne, ale już nie są, bo zostały zagarnięte. Zasoby w ogóle w tej interpretacji dzielą się na wolne i rzadkie. Tu odsyłam do XVIII-wiecznych prób podjęcia systematyzacji ekonomii. Ekonomia jako taka jest nauką fałszywą. Wiem, bo studiowałem 5 lat to. Tam to nie jest nauka. To jest próba usystematyzowania zachowań rynkowych. My nie potrzebujemy zachowań rynkowych, bo one nas właśnie zniszczyły. I teraz obserwujemy, jak powolnym tip-topkiem zostaliśmy usiedleni. Nie potrzebujemy tego. Jesteśmy w stanie bez ekonomii żyć. Tak jak żyliśmy przez wieki, przez tysiące lat nawet. Nikt tego nie potrzebował. Ale też i tysiące lat temu zaczęło się to. Więc popatrzcie na to. Nic się nie dzieje, nic, to fajne, to przyjemne. No tak, ktoś więcej pracuje, musi mieć więcej. Zgadzam się z tym. Oczywiście, że tak. Tylko jeżeli ktoś więcej pracuje i z tego ma swój wynik i ma więcej, to niechaj nie sięga po cudze. Czemu taka ogromna wojna polityczna odbywa się od dziesiątek lat o zasoby? Mieliśmy program niestety słabo odsłanialny pana Tytko, który prezentuje nasze zasoby. Skradzione już, żeby była jasność. Popatrzmy na Afrykę. Popatrzmy koniec końców na Rosję. To jest wojna o coś, co jest, należy do ziemi i mieszkańców ziemi, ale ktoś sobie uzyskuje prawo do wydobycia, przetwarzania, dystrybucji, koniec końców, i regulacji cen. Kto za to płaci? Płacimy my, naszym życiem. Bo koniec tego problemu leży w naszych kieszeniach. A nasze kieszenie zostały uzależnione od nowoczesnej ekonomii, zatrute zyskiem i pieniędzmi, i teraz następuje drenaż. Jeżeli ten drenaż nastąpi wobec zakazu powrotu do naturalnych naszych zachowań, czyli takich neolitycznych, związanych z rolnictwem, uprawą i hodowlą, i zdrową żywnością koniec końców, i zakazem dystrybucji dosłownie wszystkiego, upraw, hodowli, popatrzmy na umierające zwierzęta, bo ktoś ogłosił, jakiś inspektor, że jest jakaś grypa, czy chińska, czy ptasia, czy kaszel indyków, czy cokolwiek, to niech to będzie tam, koniec końców małpia, jakaś tam ospa, prawda, no tak jakbyśmy mieli spożywać małpy. No nie, to są wszystko wytwory cywilizacyjne. Poszliśmy w złym kierunku. Wydawało nam się, że jest okej, że wartość przedstawia wygoda życia. Okazuje się, że nie, że to nas zgubiło. I teraz czas zawrócić. Oczywiście, dalej ciągnąc temat redukcji ludności, część ludności zredukuje się sama poprzez swoją tempotę, poprzez złe decyzje, które podjęli, poprzez zaufanie tym istotom, którym ufać już nie powinniśmy z natury rzeczy. To jest pełna dyskredytacja. Oni powinni odejść. Z powrotem proponowałbym przekształcić
jakąś wyspę na wzór Australii i zgromadzić ich tam daleko od naszej cywilizacji. Niech oni tam sobie spokojnie dokończą żywota. Nawet w swoich systemach niech sobie tam dokończą tego żywota finansowych, oligarchicznych, monopolistycznych. Niech sobie tworzą. Wystarczy, że będziemy mieli kontrolę, żeby nie wytworzyli broni żadnej, no i żeby nie zatruwali środowiska. Niech sobie tam w swoim się gotują. A my powinniśmy zacząć nową cywilizację opartą na historii, która ma nas ostrzegać, czego mamy nie robić. A jako istoty posiadające duszę i zdolne do twórczości powinniśmy poszukać nowych rozwiązań. Na starych już to nie zafunkcjonuje. A jeżeli zafunkcjonuje, to zafunkcjonuje na jakiś czas, objawi się pewnym dobrobytem, ale wylądujemy jako społeczeństwo dokładnie w tym samym miejscu, w którym jesteśmy. To jest kwestia świadomości na poziomie tym 3D. Dlatego, że uczestnicząc w pewnym takim wielkim projekcie na naszej matce Ziemi, Gai, my w pewnym momencie zgodziliśmy się na to, że ktoś może nam narzucić pewne schematy, pewne programy. I ta grupa, ta elita, tak zwani słynni oni, rzeczywiście nabrali przekonania, że mogą wszystko, bo im się dużo rzeczy udaje i te plany jednak są realizowane, co widać po tym, co się dzieje w tej chwili. Ale historia uczy jednej bardzo ważnej rzeczy, że pycha, degrengolada, pewność siebie to jest jakby początek końca wszystkich imperiów, które w historii, przynajmniej znanej nam i opisanej, towarzyszyły jakby historii ziemskiej. Więc w tym momencie też mamy pewne imperium oparte na strachu, na programowaniu, na wiedzy, jak funkcjonują gromady ludzkie. I jesteśmy na etapie, kiedy właściwie walczą o przetrwanie, czy im się uda, czy nie uda, są skazani na klęskę. I teraz ta świadomość, kiedy my zaczynamy dostrzegać tego wroga w postaci nierządów, korporacji, pychy, obłudy, zakłamania, kiedy już ludzie nauczyli się, według mnie, w dużym stopniu odróżniać, kto ich kłamie, a kto nie kłamie, kiedy moc przekazu jest słabsza. Dodatkowo jeszcze trzeba pamiętać o tym, że bardzo mocno przyspieszył proces jakby takiej otumaniania, trzymania ludzi w letargu, bo przez dziesięciolecia wrzucano nam zatrute jedzenie, woda zatruta, powietrze zatrute, gleba zniszczona, smog elektromagnetyczny. To wszystko powoduje, że my tkwimy w pewnym letargu, który jakby nie pozwala nam myśleć i rozwijać się i kreować tej rzeczywistości w swój sposób. Także ta druga strona ma jakby technologię i wiedzę, ale moim zdaniem już są tak bezczelni, już się nie kryją z niczym, że to jest schyłek. Czy ten schyłek będzie trwał rok, dwa, czy nasze życie, nie wiadomo, ale kwestia właśnie, jak my podchodzimy do swojej wędrówki po Matce Ziemi, jeśli podchodzimy w sposób taki, że wiemy, że to nie jest koniec, będzie nam łatwiej. Widząc tą zmianę, trzymając się kurczowo myśli, że rzeczywiście już następuje, bo to się po prostu rozpuknie, to moim zdaniem to jest dosyć dobry kierunek, który pozwoli nam na większy spokój i taką, powiedziałbym, czystą perspektywę tego, co się dzieje. Tak, ja się zgodzę z tym, bo zrobiłeś wstępne założenie, że dotyczy to naszego świata 3D. Więc nie rozwijając w kierunku ezoterycznym czy tam duchowym, oczywiście, że tak. Jeżeli chcemy przetrwać na płaszczyźnie 3D i dalej tą grę prowadzić, a wielu ludzi w wyniku kodowania programu biologicznego przetrwania będzie chciało to kontynuować, to jest to warunek niezbędny. Konieczny, żeby tak się stało. Ale do tego jest potrzebne myślenie twórcze, nie odtwórcze. I tak jak na przykład szczątkowe informacje o cywilizacji Atlantydy mamy dostępne dzięki śladom archeologicznym, dzięki
częściowo piśmiennictwie, chociaż szczątkowym, oraz badaniach, które już nie są zaliczane przez naszą naukę do ścisłych, ale badaniach polegających na regresach. Jeżeli przyjmiemy, że one mają tworzyć jakąś wspólną informację, to zwróćmy uwagę, co nastąpiło. Wielu jest pieców Atlantydy jako cywilizacji rozwiniętej o wysokich technologiach, które pozwalały im wygodnie żyć, ale zauważmy, że również mamy ślady Atlantów, którzy posługiwali się bronią. Generalnie według Platona, który tam skopiował bardzo szczątkowe, naprawdę szczątkowe informacje z Egiptu pochodzące o tej cywilizacji, mówiące nam o tym, że powinniśmy naśladować tą cywilizację, ale ona właśnie w wyniku złej obsługi energetycznych urządzeń doprowadziła do swojego kataklizmu. Czy aby na pewno powinniśmy naśladować taką cywilizację? Zwłaszcza, że szczątki tej cywilizacji zapoczątkowały używanie energii na wzór przeniesiony właśnie z Atlantydy. I tutaj mamy przykłady energetycznych urządzeń, piramid. Zwróćmy uwagę, że właśnie nie będę używał tego trudnego słowa, oligocelofaliczni, nie podkurzę tego, długoczaszkowcy, którzy zapoczątkowali dynastię faraonów, zapoczątkowali również technologię, która została zapamiętana przez nich. W rozmowie z człowiekiem, który nadal ukrywa swoją tożsamość, więc nie mogę powiedzieć, kto to jest, ale prowadzę takie rozmowy często, przynajmniej staram się je prowadzić często. On zaszczepił we mnie pewien sposób myślenia i naprowadził mnie na pewien trop. Pomyśl, jeżeli istniałaby cywilizacja dobrze rozwinięta technologicznie, tak jak właśnie Atlanci, i ona uległaby zagładzie, to szczątkowe informacje pochodzące od nich na temat technologii mogłyby być na nowym gruncie, nowej cywilizacji zaszczepione, ale tylko fragmentarycznie. Ponieważ jak patrzymy na archeologię, na cuda, które nam się przedstawia, na przykład piramidy, weźmy tylko to, to zadajemy sobie pytanie, może nie wszyscy, ale ludzie wnikliwi zadają pytanie, jak to? Ktoś wybudował taką piramidę. Oczywiście pomijam fakt, że odezwą się zwolennicy teorii, kosmici to zrobili, okej. Okay. Nieważne, kto to zrobił. Mamy taki artefakt olbrzymich rozmiarów, zrobiony z taką dokładnością, której dzisiaj przy naszych systemach pomiarowych i technologii nie jesteśmy w stanie odtworzyć. Ktoś to jednak zrobił. Dlaczego w związku z tym, skoro miał wiadomości, jak to zrobić, nie zainwestował w rolnictwo, w hodowlę, w rozwój technologii przemieszczania się, dystrybucji, sieci kanalizacyjnej, dostarczania wody, sieci energetycznej i tak dalej. Czemu nie? I wytłumaczenie częściowe oczywiście leży w bardzo prostej logice. Jeżeli w tamtej zatopionej wyspie, czy czymkolwiek była Atlantyda, uciekło kilku naukowców, to przy wysokiej specjalizacji mają wiedzę tylko o tym, ale nie mogą podnieść rolnictwa, bo wiedzą to, nie wiedzą tamtych rzeczy. Nie mogą przenieść całej cywilizacji, bo ona zniknęła. Przetrwała w umysłach tych długoczaszkowców, Atlantów, którzy przenieśli tylko to, co wiedzieli. I mamy roboczo odpowiedź na pytanie, czemu rozwinięcie tej cywilizacji nie poszło w tym kierunku.
No dlatego, że ona zniknęła, ale zapoczątkowała kolejne systemy zarządzania, bo przecież ci faraonowie zapoczątkowali to, co było dla nich znane. Czyli my mamy technologię, my dysponujemy prądem, my dysponujemy przekazywaniem informacji na odległość, na przykład, czy też przemieszczaniem się, gdzie też mamy takie artefakty, które o tym świadczą, że obserwowaliśmy przemieszczanie się na przykład w powietrzu, z jakichś tam statków powietrznych, czy nawet kosmicznych. Okej. My mamy, a oni nie mają. Więc nowa cywilizacja musi podlegać nam, ponieważ my mamy tą technologię, która koniec końców razem z systemem zarządzania importowanym na nową cywilizację dała skutek dokładnie taki sam i jesteśmy na progu tych samych rozwiązań, co Atlanci. I teraz, czy my chcemy pójść tą drogą? Jesteśmy na skraju tej decyzji. Już nie ma odwrotu. I następna cywilizacja, którą być może my utworzymy, skoro zrobiłeś takie pierwotne założenie, że część cywilizacji chce operować dalej na tej planszy 3D. Czy my podejmiemy prawidłową decyzję, czy znowu wykorzystamy naturę naszego umysłu leniwą, gdzie w jednym z programów użyłem co czystego słowa, żeby podkreślić ładunek emocjonalny, czyli użyłem słowa określającego kobietę trudniącą się sprzedażą usług seksualnych. Czy my znowu potrzebujemy powtórzyć ten sam błąd i z powrotem wrócić do tego samego systemu? Przecież to jest takie oczywiste. Wiesz co, myślę, że temat generalnie jakby zarządzania i wpływania poprzez wyżej rozwinięte grupy na mniej rozwinięte grupy byłby fajnym odcinkiem. Czy popełnimy błąd Atlantu, bo tutaj, czy powtórzymy błąd Atlantu, bo to jest myślę, że bardzo ciekawy temat mówiący o tym, dlaczego doszło do upadku. Co wynieśliśmy? Ja bym to troszeczkę tak rozwalił szczegółowo, bo temat jest interesujący. Proponuję to na następny odcinek. Co ty na to? Myślę, że tak. I tutaj musimy nawiązać do programu, który nagraliśmy dosłownie godzinę czy dwie temu na temat proponowanych rozwiązań energetyki jądrowej i w ogóle zasobności tych, no bądź co bądź niebezpiecznych rozwiązań, bo to nam wskazuje na to, że jesteśmy właśnie dysponujemy wystarczającym potencjałem, żeby nie zniknęła jakaś tam Atlantyda, tylko żeby zniknęła Ziemia. Jak czytałem statystyki, ile takich ładunków wyprodukował człowiek, nie wiem czy człowiek, no jest na Ziemi, to miałem refleksję długotrwałą, no i niestety miałem łzy w oczach. Możemy to zrobić. Możemy unicestwić całą Ziemię. Wystarczy zapoczątkować to. No i to jest fajny temat, to jest fajny temat do dyskusji, dlatego trzeba się zastanowić, czy tu rzeczywiście mechanizm obronny matki Gai nie będzie taki, że jeśli będziemy tak daleko, to czy ona sama nie zadziała. Ale myślę, Jacku, że to jest temat na pewno na osobny odcinek, wiesz, bo to Okej. jest rozległe i to będzie chyba bardziej uczciwe wobec widzów niż w tej chwili, kiedy już mam prawie że godzinę. A mi się nie ukrywa, troszeczkę już zaczyna spieszyć. No niestety mamy limity swoje i każdy gdzieś tam swoje sprawy. A ja sobie zapisałem tutaj to, co mamy do omówienia i myślę, że taki pełny odcinek będzie bardzo uczciwym rozwiązaniem dla widzów. Dobra. Tak zróbmy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do widzenia. Tak.